Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś wiceminister sprawiedliwości Nowa Lewica Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie ministrze, nie milkną echa po przeszukaniu nieruchomości między innymi pana ministra Zbigniewa Ziobry, ale też innych polityków suwerennej Polski. Jakie wnioski? Bo te oceny tego wszystkiego, co się wydarzyło, są, mówiąc eufemistycznie, skrajnie różne. No, nie dzieje się nic nadzwyczajnego w moim przekonaniu. Państwo działa normalnie, bo w sytuacji, w której istnieje duża doza prawdopodobieństwa czy podejrzenie, że doszło do przestępstwa, że doszło do wyprowadzenia pieniędzy publicznych, że doszło w moim przekonaniu do prywatyzacji pieniędzy publicznych, które miały być przeznaczone na konkretny, bardzo konkretny cel, pomoc ofiarom przestępstw, zostały przeznaczone na inny cel. Państwo działa, prokuratura działa, służby działają i panie redaktorze, nie ma świętych krów. Nieważne, czy jesteś Krzysztofem Śmiszkiem, czy panem Dariuszem Wieczorkowskim, czy panem Zbigniewem Ziobro, prokuratura i służby działają w takim samym natężeniu, w jakim mają działać. To, że ktoś kiedyś był ministrem sprawiedliwości, to, że ktoś kiedyś był prokuratorem generalnym, nie oznacza, że jest wyjęty spod prawa, że jest osobą do lepszego czy innego traktowania. My przez ostatnie lata pokazywaliśmy jeszcze w opozycji, jakiej skali są prawdopodobne nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sam składałem kilka zawiadomień do prokuratury na Zbigniewa Ziobro, na Michała Wosia, na wiceministra sprawiedliwości z uwagi na przeznaczenie tych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa i wszystko było zamiatane pod dywan. Wszystko było uciszane, wszystko było umarzane. Ja masowo dostawałem odmowy wszczęcia postępowania. No dzisiaj prokuratura działa, minister sprawiedliwości, prokurator generalny powołał specjalny zespół prokuratorów śledczych do wyjaśnienia tej sprawy i państwo działa. Dura lex sed lex, chciałoby się powiedzieć. Pamiętam naszą rozmowę sprzed wielu miesięcy, która odbija się szerokim echem. Powiedział pan wówczas, że pana Sasina chętnie widziałby pan za kratkami. Wymieniał pan również właśnie nazwisko ministra Ziobry w kontekście więzienia, ale też Trybunału Stanu. Podtrzymuje pan tę wizję? Podtrzymuję wizję i podtrzymuję moje deklaracje. Sam jeszcze przed wyborami w 2023 roku przygotowałem raport wraz z 15 prawnikami Lewicy, gdzie wymieniamy poszczególne osoby z państwa PiS czy z układu pisowskiego, gdzie wymieniamy poszczególne podstawy prawne i potencjalne zarzuty, z którymi mogliby się spotkać najpierw w prokuraturze, a potem w sądzie. Panie redaktorze, tych przekrętów jest znacznie więcej. Wspomniałem nazwisko pana wiceministra Wosia, który jest w tym tygodniu przesłuchiwany przez komisję śledczą. Ale mamy na przykład takiego ministra, już nie pamiętamy o jego nazwisku, pana Tchórzewskiego, który przecież był ministrem energii, który odpowiadał za budowę między innymi elektrowni w Ostrołęce. Miliard złotych. My mówimy tutaj nie o dziesiątkach tysięcy złotych. My mówimy tu o miliardzie, które zostało wywalone w błoto tylko dlatego, że ktoś nie był przygotowany do funkcji ministerialnej. Panie redaktorze, ja oczywiście nie jestem rzecznikiem prokuratury. Ja też i całe szczęście nie mam do czynienia w ogóle z prokuraturą. To my w ministerstwie, w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy, bardzo pilnujemy jednego, żeby wiceministrowie nie kręcili się wokół spraw prokuratorskich. Ja mogę tylko powiedzieć jedno. Od pierwszego dnia, wtedy kiedy weszliśmy w grudniu do ministerstwa, robimy cały czas audyt wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. I tych nieprawidłowości jest cała masa. To są Himalaje nieprawidłowości. Właśnie tu się zatrzymajmy. Fundusz Sprawiedliwości odmieniany przez chyba wszystkie możliwe przypadki w ostatnich dniach szczególnie, ale właśnie w minionych latach również dużo było opinii, recenzji na temat tego, gdzie trafiały i do kogo trafiały środki. Czy to jest tak, że jak pan przegląda dokumenty, jak pan rozmawia z ludźmi, którzy byli w środku, byli przy tych sprawach, no to wyłania się jakiś taki obraz, że za chwilę jak będziecie ogłaszać, czy służby będą ogłaszać kolejne etapy śledztwa, opinia publiczna będzie, mówiąc delikatnie, też zaskoczona, skonsternowana? No, panie redaktorze, wystarczy spojrzeć, kto został zatrzymany przez prokuraturę i przez ABW w ostatnich dwóch dniach. No, do tego właśnie nawiązuję. I komu prawdopodobnie zostanie postawiony tutaj wniosek o tymczasowe aresztowanie. To
są byli pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, a także obecni. To pokazuje skalę tej degrengolady i moim zdaniem to pokazuje też skalę degeneracji. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie Solidarna czy Suwerenna Polska, Ziobro i jego koledzy urządzili się w Ministerstwie Sprawiedliwości jak na prywatnym księstwie. Budowali sobie swoje imperium medialne przez księdza egzorcystę, dali mu 100 milionów złotych. Szanowni Państwo, 100 milionów złotych. Tyle dostała fundacja, która nie miała żadnego doświadczenia w prowadzeniu wsparcia czy poradnictwa dla osób doświadczających przemocy. No przecież są jakieś kryteria. To na co jeszcze szły pieniądze? No, szły pieniądze na Rydzyka, szły pieniądze na księdza egzorcystę, szły pieniądze na przykład do fundacji Ex Bono w Opolu, która dostała kilka milionów złotych. Po tym jak zainkasowała pieniądze, zniknęła. Po prostu ta fundacja przestała działać. Jakimś cudem, panie redaktorze, dosyć dużo pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości szło tam, do tych gmin i do tych powiatów, z których pochodzą, czy z których kandydowali panowie wiceministrowie z Solidarnej Polski. Proszę popatrzeć, gdzie szły pieniądze, jeśli chodzi o Racibórz, tam stamtąd jest pan wiceminister Woś. Proszę popatrzeć, gdzie szły pieniądze, na przykład na Podkarpacie, na północne Podkarpacie. Wiem, co mówię, stamtąd jestem, więc dobrze znam sytuację, skąd pochodzi pan wiceminister Marcin Warchoł. Zatem, panie redaktorze, dlaczego w ogóle powołano Fundusz Sprawiedliwości? Powołano ten fundusz po to wiele lat temu, żeby osoby dostawały, między innymi Kwiatkowski, minister Kwiatkowski, między innymi po to, żeby wspierać osoby, które doznały, są ofiarami przestępstw. Czyli to jest wsparcie psychologiczne, czasami wsparcie materialne, finansowe, a także to są pieniądze dla osób, które wychodzą z zakładów karnych po to, aby zreintegrować się ze społeczeństwem. I dzisiaj tak naprawdę widzimy tę skalę tej degrengolady, którą wprowadził Zbigniew Ziobro. Dobro, to była typowa prywatyzacja kto tych pieniędzy publicznych. Kto powinien za to odpowiedzieć? Kto powinien za to odpowiedzieć i kto za to odpowie? No, znaczy, wie pan, to kto za to odpowie, to będzie należało to zadanie do niezależnego, niezawisłego sądu. No to jest jasne, oczywiście. Natomiast dzisiaj mamy jasną sytuację. Kto był głównym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości? No przecież nie ja, ani nie pan, tylko minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pod jego skrzydłami, za jego wiedzą, w moim przekonaniu, musiały odbywać się te największe transakcje, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. I dzisiaj prokuratura niezależna i służby specjalne działają, sprawdzają te wszystkie nieprawidłowości. Działa także zespół audytowy w samym Ministerstwie Sprawiedliwości i te wnioski będziemy tydzień po tygodniu pokazywać. Skala przeszukań, skala zatrzymań jest taka, która pokazuje, że rzeczywiście... Moim zdaniem jeszcze będą, ale tego nie wiem, bo nie mogę, nie jestem z prokuratury, więc nie mogę tego zapowiadać. Moim zdaniem sprawa jest rozwojowa i jest ostatnie zdanie. Sprawa jest typowo kryminalna. To nie jest żadna sprawa polityczna. To jest po prostu turbokryminalna sprawa, gdzie na szkodę Skarbu Państwa, a także na szkodę wielu naszych słuchaczy, potencjalnych ofiar przestępstw, została dokonana szkoda i to trzeba wyjaśnić. No dobrze, obserwujemy kadrowe tornado w sądach i prokuraturach właśnie. Czy będzie, może już jest audyt śledztw, spraw i właśnie kadr? Oczywiście, że jest i to jest zadanie ministra sprawiedliwości, który powołuje prezesów sądów i to jest też zadanie prokuratora generalnego, który nadzoruje całą prokuraturę. My konsekwentnie, tydzień po tygodniu, w sposób bardzo precyzyjny, powiedziałbym nawet chirurgiczny, powołujemy, czy minister sprawiedliwości odwołuje wcześniejszych prezesów sądów, od apelacyjnych po rejonowe i powołuje osoby godne piastowania tych stanowisk, ale nie robi tego jak Zbigniew Ziobro. Minister Bodnar nie odwołuje nikogo faksem, mailem czy telefonem, tylko w konsultacjach zawsze ze środowiskiem lokalnym sędziowskim prosi lokalne środowiska zgromadzenia ogólne o przedstawienie co najmniej dwójki kandydatów. Z tej dwójki kandydatów pan minister Bodnar wybiera czy wskazuje prezesa. Znaczy to jest totalnie inna filozofia funkcjonowania tego resortu i w ogóle wymiaru sprawiedliwości. Minister jest w ciągłym kontakcie
kontakcie i dialogu ze środowiskiem sędziowskim, bo nie da się bez sędziów zmieniać wymiaru sprawiedliwości. A to na swoją modłę chciał robić Zbigniew Ziobro w poprzedniej kadencji. Mówi pan o filozofii i w sumie się z tego cieszę i pytam też o ten audyt, dlatego że w minionych latach wielokrotnie słyszeliśmy o historiach ludzi, którzy zostali, mówiąc wprost, zniszczeni przez wymiar sprawiedliwości. Nie ukrywam, że często włos jeży się na głowie, jak te historie trafiały do mediów. Jednocześnie wiceminister sprawiedliwości pani Maria Eichhardt zadeklarowała zmniejszenie liczby więźniów o prawie 20 tysięcy osób i to jest właśnie pytanie o tę nową filozofię. Czy to jest nowy kierunek i wyznacznik dla prokuratorów i sądów? Bo tak też się składa w ostatnich latach, przynajmniej wiemy to z rozmaitych raportów, że Polska chyba najczęściej praktycznie sięgała właśnie po ten środek zapobiegawczy. Dlaczego? Dlaczego tak chętnie Polaków aresztowano? No bo to Zbigniew Ziobro bardzo był taki dumny i lubił pokazywać opinii publicznej, że jest szeryfem, że tą politykę karną stosuje w sposób bardzo, bardzo ostry i taki jednoznaczny. Natomiast to nie prowadzi do niczego. Panie redaktorze, szanowni państwo, my mamy tak zwany wskaźnik prizonizacji najwyższy w Europie. No właśnie do tego nawiązuję. I mamy przepełnione, może nie przepełnione, bo mamy jeszcze kilka tysięcy miejsc w polskich zakładach karnych. Natomiast nie jest sztuką wsadzić człowieka do więzienia za drobne przestępstwo. Sztuką jest doprowadzenie do tego, aby kara została wykonana, człowiek zrozumiał swój błąd i powrócił na łono społeczeństwa i temu społeczeństwu służył albo był normalną częścią tego swojej lokalnej społeczności. O żadnych wypuszczaniu tutaj więźniów nie ma mowy, bo przecież minister nie wypuszcza więźniów. No błagam, ja rozumiem, że to jest bardzo dla niektórych takie sexy powiedzieć, że tutaj nowy rząd będzie wypuszczał więźniów. Nikt nie ma nawet kompetencji i podstaw do tego, aby kogokolwiek wypuszczać. My oczywiście nie, będziemy optowali. Nie, ale właśnie chodzi o orzecznictwo, o filozofię. Panie redaktorze, my już w tym momencie mamy 4 tysiące więźniów, którzy mogliby spokojnie odbywać karę w postaci tej obrączki elektronicznej. Pracować, być z rodzinami, odbyć swoją karę, zrozumieć swój błąd, a nie obciążać budżetu państwa. 4 tysiące osób, tak. Mamy 70, prawie 80 tysięcy więźniów. To kiedy to się zmieni w ich wykonaniu? Oczywiście, panie redaktorze, to są rzeczy należące do sądów penitencjarnych, to są rzeczy należące do absolutnie nie do władzy wykonawczej. Natomiast proszę sobie wyobrazić tę sumę. Każdy więzień kosztuje nas miesięcznie 4,5 tysiąca złotych. Pytam, czy my chcemy płacić miliony miesięcznie za te dziesiątki tysięcy więźniów, którzy są osadzeni, czy chcielibyśmy te pieniądze przeznaczyć na coś innego, a w tym samym czasie nie wypuszczać nikogo na wolność, tylko doprowadzić do tego, że ta osoba będzie odbywała karę w innych warunkach. Będzie pracować, będzie służyć społeczeństwu i wróci na łono społeczeństwa. Nie jest sztuką wsadzić po 15-16 osób do jednej celi, bo tak jeszcze było do grudnia zeszłego roku. Takich cel już nie ma w Polsce i to jest zasługa pani minister Eichhardt. Chodzi o to, żeby z więzienia nie wychodzili przestępcy, jeszcze lepiej wyedukowani i jeszcze bardziej niebezpieczni. Wywołuję ten wątek dlatego, że cały czas z tyłu głowy, myślę, wielu wrocławian, wielu dolnoślązaków ma historię Tomka Komendy, który już nie żyje, natomiast po wielu, wielu latach doczekał sprawiedliwości, chociaż marne to pocieszenie. Czy pana zdaniem na tyle, na ile to będzie możliwe, będziemy unikali tego typu historii? To jest w ogóle możliwe? Bo to jest tak trudny i wrażliwy społecznie wątek, że pewnie moglibyśmy tutaj godzinami na ten temat rozmawiać. Tak, to jest bardzo wrażliwy wątek. Pamiętajmy, że zawsze tam, gdzie są ludzie, mogą pojawić się jakieś błędy, jakieś potknięcia, ale najważniejsze dla tego ministra i dla tego rządu jest, aby nie produkować na siłę więźniów tylko dlatego, żeby spodobało się to opinii publicznej. Chodzi o wyegzekwowanie kary, o doprowadzenie do wymierzenia sprawiedliwości, ale przy okazji do reintegracji tej osoby ze społeczeństwem i nie spowodowanie, aby ta osoba była jeszcze bardziej niebezpieczna po wyjściu z takiego zakładu karnego. No to teraz komisje śledcze, panie ministrze. Czy po kilku tygodniach przesłuchań, które obserwuję, nie ukrywam, czasem nawet z rumieńcami na twarzy, cytując klasyka, jesteśmy bliżej prawdy?
Jestem przekonany, że tak. Każdy instrument, który służy do wyjaśniania tego, co działo się w państwie PiS, do tych wszystkich obrzydliwości, które działy się w państwie prawa, rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwości, jest dobre dla prawdy, bo tutaj chodzi o prawdę, chodzi o wyciągnięcie odpowiedzialności i chodzi o pokazanie tych wszystkich łajdactw, które działy się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nadużywania władzy, przekraczania uprawnień funkcjonariuszy publicznych, wyprowadzania kasy, podsłuchiwania, inwigilowania, litania zarzutów wobec poprzedniej ekipy jest całe mnóstwo. Więc prokuratura działa, sądy będą niebawem pewnie już działały, służby działają, a parlamentarzyści na podstawie ustawy o komisji śledczej mają pełne prawo do powoływania takiej komisji i przesłuchiwania, co najważniejsze, na oczach obywateli, w sposób transparentny, otwarty, przesłuchiwania tych wszystkich, którzy mogli mieć coś do czynienia z nieprawidłowościami. Ja jestem fanem komisji śledczych, dlatego że nie uważam, że może być ich zbyt wiele czy za dużo. Od tego jest także parlament, który reprezentuje interesy obywateli, żeby wyjaśniać na podstawie przepisów odrębnych sprawy, które interesują naszych rodaków. To jaki obraz wyłania się z historii związanej z Pegasusem po tych kilku tygodniach? Ja mam takie wrażenie, panie redaktorze, i to jest nie tylko kwestia dotycząca Pegasusa, ale także innych kwestii, że Prawo i Sprawiedliwość myślało, że będzie rządziło wiecznie. Hulaj dusza, piekła nie ma. Nie ma kary, nie ma odpowiedzialności. Jest ocean pieniędzy, który można wykorzystać. Jest ocean możliwości, który można wykorzystywać dla celów partyjnych. I wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w szoku. Jest w jakimś stuporze, bo nie może zrozumieć, że organy państwa działają. Działa prawo i sprawiedliwość. I ci wszyscy, którzy myśleli, że będą rządzili do końca świata i jeden dzień dłużej, dzisiaj są w głębokim szoku. Debata kandydatów na prezydenta Wrocławia. Dziś o 12:00 w naszym studiu. Obecność przy radioodbiornikach absolutnie obowiązkowa. Jak pan sądzi, panie ministrze, kto wygra wybory? No ja kibicuję oczywiście panu prezydentowi Sutrykowi. Lewica i wiele innych środowisk popiera pana prezydenta Sutryka. Osobiście go również popieram. Na listach pana prezydenta Sutryka kandydują fantastyczni ludzie, także lewicy. Anna Kołodziej, Dorota Pędziwiak. Bez agitacji, panie ministrze. Okej, dobra, to już się wycofuję. I bardzo mocno kibicuję obecnemu prezydentowi. Wrocław idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że debata będzie bardzo żywa, bardzo dynamiczna, ale zwycięzca będzie jeden. Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości, był gościem rozmownia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Pięknego dnia życzymy.